pandemię. Brak środków ochrony zarówno dla personelu medycznego, jak i dla chorych w szpitalach. Brak przemyślanego procesu zamrażania i brak strategii rozmrażania. Ale wsparł pan wybory. Decyzja stricte polityczna. Decyzja stricte polityczna i niestety, panie ministrze, daleka od działań na rzecz ochrony zdrowia. W milczeniu patrzył pan, jak miliardy szły na telewizję publiczną i nie przeszkadzało panu, że te pieniądze mogły trafić do chorych na raka, a nie trafią. Głosował pan przeciwko zwiększeniu testowania lekarzy i pracowników służby zdrowia. Jako jeden z nich, czy jako zdrajca tej grupy zawodowej? Ale klaskał pan. Klaskał pan, kneblując głos lekarzom, kneblując głos epidemiologom, zwalniając ludzi za mówienie prawdy. W tym na przykład pielęgniarki, które mówiły, jak wygląda sytuacja w szpitalach. To, że w Polsce jest tak nisko krzywa zachorowań, że się wypłaszcza, to wcale nie jest pana zasługa, ani pańskiego rządu. Niech pan sobie nie przypisuje zasług obywateli. To, co się wydarzyło, to wielka zasługa Polek i Polaków. To oni pomogli ludziom. To lekarze i pielęgniarki, pracownicy DPS-u, pracownicy ochrony zdrowia, sanepid. To jest wotum w stosunku do pana ministra. I zachowujcie się państwo... Niech pan siada spokojnie. Proszę usiąść. Zresztą czas mi leci. Proszę usiąść. To nie jest pana forma, panie prezesie. Panie pośle Budka, niech pan siądzie i się uspokoi. Panie pośle Budka, przywołuję pana do porządku. Co tu się dzieje? Panie marszałku, inaczej wyglądała kiedyś powaga Sejmu. To jest hucpa i skandal, to wotum nieufności. To jest hucpa i skandal. Poproszę, pan pierwszy wstał i zaczął to nagrywać. Pan prezes odwrócił. Panie pośle Budka, drugi raz zwracam panu uwagę. Będzie panu posłowi Budce. Pani poseł Nowacka, bardzo proszę kontynuować. Proszę. Mam wrażenie, że pan poseł Kaczyński... Panie Budka, niech pan siada. Panie marszałku, mam wrażenie, że pan poseł Kaczyński nazwał nas hołotą. Proszę, panie premierze, proszę. Pan nie zrozumiał, czy mógłby pan marszałek zwrócić uwagę? Pan poseł Rutnicki, proszę spokojnie usiąść. Proszę usiąść. Proszę przestać robić awanturę. Zostałem hołotą. Dobrze, będę hołotą. Jestem Polakiem, będę hołotą. Ogłaszam 5 minut przerwy. Masakra.